Serdecznie Was witam dzisiaj. Będę Wam dzisiaj tłumaczyć, co to jest uzależnienie. Ponieważ bardzo często słyszę, zauważam, że ludzie nie wiedzą i mają taką ciekawość, czasem obawę. Czy jak ja na przykład jem tak chętnie truskawki ciągle, albo jeżdżę bez przerwy na rowerze, czy to jest uzależnienie? Otóż nie, no to są przyjemne nawyki, przyjemny, jak to powiedzieć, smak truskawek, smak do jeżdżenia na rowerze. To są rzeczy, które nam dobrze robią, chyba żebyś się tymi truskawkami człowieku objadał w taki sposób, że będziesz chorował. Uzależnienie to jest taka trudna bardzo rzecz, która nas chwyta w sposób dla nas nieświadomy i niejawny, aż nas potem posiada, można powiedzieć, wyrzuca na brzeg takim ochłapem zmęczonym i wykończonym, który już bardzo nie wie, co z tym zrobić. To jest mianowicie początek, no a może najpierw powiem tak, od czego jesteśmy uzależnieni? Od mnóstwa rzeczy. Nasza cywilizacja nas w ogóle uzależnia. Zobaczcie, co się dzieje w reklamach. Z jednej strony nam nieustannie pokazują środki odchudzające, a z drugiej strony nam nieustannie pokazują kuchnię, gotowanie, wspaniałe nowe ciasteczka, cudne czekoladki, przepiękne wyroby wspaniałych artystów do jedzenia i w ogóle tu nam każą jeść, tu nas za to karzą, tu nam nie pozwalają pić, bo alkohol i narkotyki to B, a tu nam pokazują cudowne piwka w co i rusz, jak to jest wspaniale je wypić. No i świat nasz uczy nas, podkręca nas, namawia nas na taką łapczywość, na zachłanność, na przede wszystkim szybkie, o i tutaj dotykam istoty rzeczy, szybkie danie sobie frajdy, ulgi i zrzucenia się napięcia. Jesteśmy poganiani, sami się poganiamy, robimy wszystko bardzo szybko, robimy z nastawieniem na sukces, z nastawieniem na od razu efekty, od razu posiadanie, od razu willa z ogródkiem, od razu samochód. Znam przykłady firm, które się zakładały, jeszcze w ogóle nie zaczęły działać, a już samochód był kupowany ekstra, żeby się poczuć, że jesteśmy biznesmenem, prawda? Więc tak, uzależniamy się oczywiście od takich rzeczy, co to wszyscy wiedzą, że alkohol, że lekarstwa, że narkotyki, ale też jesteśmy uzależnieni od kawy, na przykład możemy, bo ona nam już w pewnym momencie może szkodzić, od papierosów, od zakupów, od seksu, od hazardu, od, prawdę mówiąc, słuchajcie, od uczuć też. Odkryłam dawno temu, że jesteśmy po uzależnieniu od złości, od cierpienia. Ludzie, którzy nie rozstają się z cierpieniem, chociaż już by dawno mogli. Na czym to w ogóle polega? Polega na tym, że najpierw człowiekowi jest źle. Nie tak jak mało by chciał, po prostu jest mu źle. Dlaczego człowiekowi jest źle? Źle jest mu dlatego, że jako dziecko czuł się źle. Dziecko jest ojcem dorosłego albo matką dorosłej. Zastanówcie się nad tym zdaniem. Ono to, co dostało, tworzy podwaliny pod całą resztę życia. Jeżeli dziecko jest smutne, niepewne, nie czuje się wartościowe, szuka sposobów albo same wpadną mu w ręce, żeby sobie poprawić nastrój. No będę mówiła na przykładzie alkoholu, bo się na tym najlepiej znam, bo pracowałam 20 lat z alkoholikami i tutaj naprawdę no, jest to też temat nasz polski bardzo mocny i światowym. Narkomanami się nie zajmowałam, bo to dla mnie byłoby za trudne. Natomiast alkohol towarzyszy nam w życiu. Narkotyki nie towarzyszą nam przy okazjach, wiecie, imienin, czy oblewania pracy magisterskiej, czy matury, a alkohol nam towarzyszy przy wszystkich okazjach. I jest takim z jednej strony uświetniaczem, więc łatwo wchodzi w ogóle w ręce. Dzieci widzą, że dorośli piją i że im to poprawia nastrój i że mają na to ochotę. W związku z czym jakby patrząc na to uczymy się, że to jest coś, co warto przyjmować. I dzieje się coś takiego, że na początek jak człowiek ma minusowy stan emocjonalny i właśnie dużo też napięć sobie, to
pokazuje poniżej takiej przeciętnej zerowej, to nas to przenosi wysoko ponad zero. To nam dodaje plus 3, plus 2. Zobaczcie, jeżeli ktoś przebywa w minus 3 i potem się podniesie do plus 3, to dostaje 6 plusów. Jeżeli ktoś żyje normalnie w 0 plus 1 i przeniesie się do plus 3, to tylko o 2. To jego to tak szalenie nie bierze. To nie jest aż takie ekstra fantastyczne. Na sensie, jeżeli ktoś się podnosi z kiepskiego stanu do dobrego, to jest tak, jakby Pana Boga za nogi złapał. I na początku to jest po prostu cud. Ludzie, którzy bardzo dużo pracują w ciągu tygodnia, czasami pod koniec, strasznie zmęczeni, nie idą na rower, nie idą na basen, nie bawią się z dziećmi na podłodze, nie pójdą pod prysznic, żeby nie wykrzyczą się, bo się nie wyzłościli, bo się pilnowali, tylko wypiją sobie co nieco i taki jest moment pierwszy. I to się wydaje właśnie, że mamy sposób na to, żeby nam było lepiej. No i powtarzamy to przez jakiś czas, jest okej. Okay. To jest właśnie zwodnicza siła uzależnienia, że coś, co nas zakupy dla kobiet, prawda? Będę miała taką kieckę. W tej kieckce to już na pewno się mi bardzo podobała. Czasami ta kiecka potem wisi w szafie, no ale to już inny temat. I teraz słuchajcie, jak nas coś przez jakiś czas właśnie tak nakarmi, doda nam poczucia wartości, doda nam przyjemności też, to przecież chcemy to mieć. I zamiast szukać właśnie, tak jak powiedziałam, może tańca, może śpiewu, może seksu, tylko takiego fajnego z kimś kochanym, albo bliskim przynajmniej, ciepłym czy fajnym, może dobrego sportu bez przesady, bo w ogóle wszystko, co jest z przesadą, to właśnie niebezpieczne, ale niebezpieczne byłoby wtedy, gdybyśmy się na tym rowerze zakatowali jeżdżeniem nim. A teraz zobaczcie, co się dzieje na przykład z tym alkoholem. Po jakimś czasie trzeba wypić albo więcej, żeby to samo czuć, albo są takie osoby, które mówią, ja mam taką mocną głowę, że to mnie to nic nie zaszkodzi. No to wtedy trzeba sobie powiedzieć, to sobie wtedy mówią, ja jestem kryty, prawda, jestem bezpieczny. Tylko po jakimś czasie jednak ta tolerancja siądzie. I będzie mniej wypite, a bardziej upite. Czyli człowiek będzie miał z kolei wtedy, bo to już się wchodzi powoli właśnie w takie myślenie, które ukrywa istotę rzeczy, mówi, a to przynajmniej mniej wydaje, bo wystarczy mi, że mniej wypiję, a już jestem na rauszu. Albo to już nie jest rausz, to jest poważne upicie. Poza tym oczywiście pojawiają się, ja nie mogę tu wam zrobić wykładu na temat alkoholizmu, bo nie mam na to w ogóle czasu, ale szybko muszę powiedzieć o tak zwanym klinowaniu, które jest tragicznym pomysłem i nas jeszcze szybciej doprowadza do uzależnienia. Uzależnienie psychiczne we wszystkich używkach polega na tym, że poprawiamy sobie nastrój przez sięgnięcie po coś, a nie szukamy innych sposobów, które byłyby poza tą używką. Bo wydaje nam się, że znaleźliśmy sposób, bo on jest łatwy, bo od razu działa. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Nie szukamy, znaleźliśmy. Mamy poczucie, że coś nas ratuje. Coś, co nas za każdym razem na początku ratuje, jest czymś, co nas wciąga w bagno. Ponieważ to jest nieprawda. Alkohol po pierwsze jest depresantem i ludzie, którzy dłużej piją albo więcej wypiją, zaczynają się czuć smutno i źle. A ludzie, którzy w ogóle w życiu piją coraz więcej, coraz bardziej tracą i tę ulgę, i tę frajdę, ale już są uzależnieni również fizycznie, ponieważ przemiana materii się przerobiła na, jakby to powiedzieć, potrzebującą alkoholu we krwi. Uzależnienie, z grubsza mówiąc, to jest taka rzecz, która dała iluzję pomocy, iluzję zmiany z zewnątrz człowiekowi, który nie wierzył, nie chciał, nie próbował szukać rozwiązań, zmiany w sobie, w relacjach, w przyjaźni, w miłości, w pracy, ale pracy nie znowu nadmiernej, bo można się też od pracy uzależnić. O, tego nie powiedziałam, od pracy się można uzależnić. Pracoholizm jest bardzo trudnym uzależnieniem i bardzo się trudno leczy, ponieważ jest społecznie bardzo pochwalany. Ludzie, którzy bardzo dużo pracują,
dobrze zarabiają, są przeważnie szanowani i jeszcze w dodatku niektórzy nawet ich podziwiają, a to bardzo niebezpieczne, bo się mogą wykończyć. Nie umieją odpoczywać, nie są z bliskimi. Uzależnienie nas oddala od wszystkiego, to jest strasznie ważne, od bliskich, od zadań normalnych, od codzienności, od zwykłego, fajnego życia, a najważniejsze oddala nas od siebie. Uzależnienie każde, jakiemu się poddamy, ma te same mechanizmy i ono zawsze prowadzi nas coraz bardziej ku takiej degeneracji siebie, ponieważ bardzo różne osoby o bardzo różnych osobowościach historii życia stają się bardzo do siebie podobne, są po prostu uzależnione. To jest człowiek, który właściwie nastawia się tylko już na to prawie, oczywiście w tej już bardzo rozwiniętej formie, na to, żeby spełniać to uzależnienie. I jest jego niewolnikiem i bardzo często, bardzo trudno z tego wyjść. Oczywiście da się to zrobić, tylko wymaga to dużo wysiłku i chęci powrotu do dobrego życia. Mam nadzieję, że nie mówię do uzależnionych, ale wszyscy z nas jesteśmy na to narażeni, żeby się, wiecie, dać czemuś złapać, żeby się dać czemuś uwieść. Uwiedzenie to nie miłość, uwiedzenie to manipulacja. Nie był to może wesoły kawałek, przykro mi, takie też czasem nie będą, ale i tak serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że do czegoś Wam się to przyda. I powiem Wam, jest taka książka cudna, wyjątkowa, Ogarnij się, jak wyjść z szamba, czyli z uzależnienia, napisało dwóch fantastycznych facetów, Artur Nowak i Marek Sekielski. Tak szczerze, tak uczciwie, tak prawdziwie, no jak na mężczyzn, to bym powiedziała, kłaniam się nisko. Chyba nie czytałam takiej jeszcze książki przez facetów z taką szczerością i taką prawną o temacie. Więc jeżeli nawet macie poczucie, że to nie wasz temat, to przeczytajcie ją, żeby zrozumieć kawałek świata dzisiejszego bardziej. No i subskrybujcie mój kanał. Cześć.